Okej, o co chodzi? Od jednego z mieszkańców wspólnoty przy ulicy Mateckiego dowiedziałem się ostatnio na przystanku, że deweloper, który buduje kolejne bloki tutaj przy ulicy Mateckiego, wystąpił do miasta o zgodę na likwidację słupa energetycznego sieci 110 kV. Mam nadzieję, że się dobrze wysławiam. Słupa, który widać tam. Ten słup stoi na działce dewelopera. Deweloper chce go usunąć, aby mógł budować kolejne bloki tam doklejone do już istniejących, ostatnio niedawno wybudowanych. Słup jest tutaj jeden jeszcze. I tak jak wspomniałem, tam jest tamten. Czyli po drodze musi powstać kolejny słup, aby deweloper mógł skablować pod ziemią te przewody, które widzicie tutaj na górze. Słup ma powstać na placu zabaw. Oczywiście wiem, że teraz te słupy buduje się trochę w innej formie niż te słupy, które tam widzimy. Są teraz obecnie budowane słupy betonowe, jakieś średnicy maksymalnie może 40 cm, pół metra. No ale jednak tak deweloper postanowił zrobić. Tutaj to jest ten plac zabaw, który też walczyliśmy, żeby był odpowiednio zrobiony. No i co? I mieszkańcy chcą to oprotestować, dlatego że kolejny słup istniejący w tym miejscu może spowodować obniżenie wartości ich nieruchomości. Czy zasadne? Nie wiem, nie mnie to oceniać, nie znam się na wycenach nieruchomości, ale bardzo denerwujące jest to, że miasto po prostu nas jako osiedle, czyli jako jednostkę kierującą bieżącymi sprawami, zwyczajnie nas ignoruje. Poprosiliśmy oczywiście miasto o informacje w tym zakresie. Zobaczymy, jaką dostaniemy informację. Wczoraj rozmawiałem z mieszkańcami na ten temat. Są też wkurzeni. Zobaczymy, co tu się będzie działo. A tu jest ten słup, o którym mówiłem. Właśnie stojący na działce tego dewelopera. Tu mamy żuraw. Tu widzimy te budynki. One chyba nie będą dużo niższe niż zabudowa osiedla Marysienki. Widoczna tutaj pomiędzy tym nowym budynkiem, a starym budynkiem takim niedocieplonym na osiedlu Sobieskiego.